Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 19. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. No i przede wszystkim ta seria spotkań przebiega pod dyktando pojedynków derbowych. W Koszalinie zmierzyły się dwie drużyny z naszego miasta. Gwardia podejmowała Bałtyk, skrót z tego spotkania, a także to, co mieli do powiedzenia trenerzy i zawodnicy obu drużyn. W 19. kolejce spotkań święto piłkarskie w Koszalinie. Gwardia stroje czerwono-niebieskie podejmowała Bałtyk Koszalin. Faworytem wydawała się drużyna z Fałata. Gwardia do tej pory spisuje się nieźle i jest jednym z kandydatów do zajęcia pierwszego miejsca. Natomiast Bałtyk walczy o pozostanie na tym szczeblu. Początek spotkania jednak należał do gości. Bałtyk grał odważniej. W efekcie tutaj mamy groźną sytuację. Robert Ziętarski uderza strzał niecelny. Mieliśmy bardzo niebezpieczną sytuację. 24. minuta spotkania. Strata piłki przez Florkiewicza, przechwyt Junpei Yashimury. Decyduje się na strzał z 30 metrów i gol na 1-0. Błędu nie uchronił się golkiper drużyny z Andersa. Kibice w efektowny sposób świętowali zdobycie bramki przez Gwardię. Race odpalone na dachu wieżowca. Jeszcze w pierwszej połowie gwardziści mieli kolejną okazję do zdobycia bramki. Neumann do Wiśniewskiego, ten próbuje lobować bramkarza, jednak strzał był niecelny. Od początku drugiej części ton rywalizacji nadawali gwardziści. Tutaj próba uderzenia Shimury, pewnie broni Dulewicz. Dwie kolejne akcje w wykonaniu Przemysława Brzeziańskiego. Tutaj strzał obok bramki. W kolejnej sytuacji uderzenie zbyt lekkie, by zaskoczyć Dulewicza. Przechwyt Norberta Dondery decyduje się na strzał obrońca Gwardii, jednak piłka poszybowała obok bramki. Rzut rożny dla Bałtyku. Daniel Wulkiewicz dośrodkowanie, Krystian Krause i jest 1-1. Był to jedyny celny strzał Bałtyku w tym spotkaniu. Niestety mamy bramkę wyrównującą. Chwilę później gości musieli kończyć mecz w osłabieniu. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Bartosz Maciąg. Kolejne minuty przebiegały pod dyktando gwardzistów. Dośrodkowanie Słowińskiego i Ryuki Kozawa fatalnie złożył się do strzału. Kontrowersyjna sytuacja, Przemysław Brzeziański mija obrońcę, jest faulowany, tak przynajmniej się wydawało. Sędzia każe grać dalej. Jeszcze w doliczonym czasie gry, rzut rożny dla Gwardii, dośrodkowanie Szymańskiego, bień, zabrakło trochę centymetrów, by skierować piłkę do siatki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Mecz, wiadomo, jak mecz derbowy, dużo emocji dla jednego do drugiego zespołu, dużo emocji też dla nas, dużo emocji dla kibiców. Błędy z jednej i z drugiej strony po punkcie. Wydaje mi się, że przy wynikach, które do tej pory, przynajmniej w tej kolejce, o których ja wiem, no to ani jeden, ani zespół, przynajmniej mój, no podejrzewam, że i Gwardia nie powinien być zadowolony z tego punktu. Do tego dodajmy, że Gwardia prowadziła 1-0. W momencie strzeliła bramkę, kiedy wydawało mi się, że mamy optyczną przewagę. Niby prowadzimy grę, niby optycznie wyglądamy lepiej, ale sytuacji też wielobramkowych z tego nie mieliśmy. Trzeba przyznać, że to było tak zwane troszeczkę bicie piany, ale gdzieś tam wyglądaliśmy troszeczkę lepiej dla oka, ale tracimy bramkę, przegrywamy 1-0. Gwardia do przerwy ma swoją sytuację Łukasza Wiśniewskiego na 2-0. Kontratak. Niczym tak naprawdę nas nie zaskoczyło, zresztą trudno, skoro się mijamy nawet na treningach i znamy się i zawodników, i trenerzy, więc pewnie z drugiej strony też zaskoczenie nie było, chociaż my wyszliśmy troszeczkę ryzykownie w tej pierwszej połowie. Wyszliśmy praktycznie na prawie że dwójkę napastników, czyli Romanczyka i Wulkiewicza podwieszonego i z Ziętarskim, Florkiewiczem w środku. Nie są to zawodnicy defensywni, dosyć mocno, ryzykownie, z Barbosą na boku i tutaj jakby ta chyba przewaga stąd z tego wynikała nasza, optyczna. Szkoda tej bramki, no, to nie był błąd, tylko to był wielbłąd. No, głupia strata Florka w środku pola, aczkolwiek no, ryzykując w środku pola z grą bez defensywnego, no, te straty gdzieś tam mogły być.
No ale zachowanie Maćka Dulewicza w bramce, no nie ma co się oszukiwać, bardzo słabe, dostał praktycznie piłkę pod ręką i to był gdzieś tam nasz ból, przegrywamy mecz do przerwy 1-0, mamy swoje problemy, uważam, że napastnikowi gospodarzy należała się czerwona kartka za uderzenie Rokickiego, zresztą to nie przypadek, chłopak z wstrząśnieniem mózgu jest. A gdyby nie Robert Dziętarski wymusił na sędzi, od sędziego żółtej kartki, gdzie jeszcze sam dostał za wymuszenie, no to nawet by nie dostał żółtej kartki. I to była sytuacja spowodowana po raz drugi, trzeci. W takiej sytuacji napastnik gospodarzy się zachował. Ale to pokazywało, jak bardzo Gwardia walczyła w tym spotkaniu, tak? Jak bardzo nas podwajała, potrajała i to nie są szachy, no tak się gra. No, mój napastnik Konrad Romańczyk, który jest podobnego wzrostu w pierwszej połowie, nie wygrał żadnej głowy, nie wygrał żadnego pojedynku tak naprawdę 1-1 i to była ta różnica, tak? Gdzie Gwardia w tym jakby elemencie miała przewagę. Dodajmy do tego, że po przerwie widać było, że w momencie wejścia szczególnie Brzezińskiego, tak przynajmniej mi się wydawało, że Gwardia przeszła do gry na dwójkę napastników, żeby nas, że tak powiem, dobić. No miała swoje sytuacje, prowadziła 1-0. My gdzieś tam próbowaliśmy, uśmiechnęło się do nas trochę szczęście, bo stały fragment gry już przy tych naszych kontuzjach, no bardzo głupim zachowaniu Bartka Maciąga po raz kolejny. No jest to nieodpowiedzialny, za przeproszeniem, gnojek, bo to już nie jest pierwszy raz, to nie jest przypadek. Ale powiem szczerze, że no szczęściem Christian Krause wszedł. Zdobył bramkę w derbach Koszalinianin na 1-1 i z tego punktu, z przebiegu gry, z tego co się działo na boisku i z tego, że graliśmy w dziesiątkę do końca, no dowieźliśmy ten remis do końca i mamy punkt. Jako trener zespołu Gwardii, jakbym ten mecz przegrał osobiście? Myślę, że podobne były odczucia w szatni, tak? Głowy spuszczone, gdzieś tam padły ciężkie słowa. Chciałoby się pychać klasykiem, tak, że ja jestem w kół, zawodnicy są w kół, działacze są w kół, kibice są w kół, czyli zapanowało ogólne w kół. No ale trudno. Szanujemy ten punkt, tak, bo gdzieś tam dopisaliśmy go do tabeli. Natomiast naszym celem było zwycięstwo. Do takiego czasu gramy dwójką napastników. Myślę, że to dzisiaj było widać, zagraliśmy ofensywnie. Z tego co wiem, Bałtyk też się grał ofensywnie, czyli no myślę, że zdominowaliśmy poczynania na boisku. Do momentu strzelenia bramki, czy była optyczna przewaga, był bałagan na boisku, straszny bałagan. Był taki bałagan, że ta piłka latała w powietrzu, nic praktycznie się nie działo. No gdzieś ta bramka faktycznie z niczego, tak? Błąd Dulewicza, Kozały, mówię, Simura strzela swoją drugą bramkę. No i od tego momentu jakby zaczęliśmy grać, tak? Zabrakło faktycznie tej bramki drugiej i myślę, że mecz byłby rozstrzygnięty. No szkoda sytuacji, szczególnie do przerwy Wiśniewskiego, po przerwie miał Kozawa, po przerwie miał jeszcze Bień tą sytuację w doliczonym czasie gry. Tutaj Wojtek tak narzekał na sędziego, jeżeli chodzi o kartki, nie wiem, derby, miała być naparzanka i była naparzanka, tak? Chcę przypomnę mecz z jesieni, to co Bałtyk wyprawiał, to myślę, że było to samo, co my dzisiaj robiliśmy, tak? No gramy na fałata, nie chcieliśmy być za bardzo gościnni. No tak mają wyglądać derby, tak? Natomiast jedna uwaga, nie wiem, moim zdaniem ewidentny karny po przerwie na 2-1. Ale dobra, no trudno, nie gwiznął, nie widział, nie mam pojęcia. Szanujemy ten wynik, szanujemy remis, jeden punkt, ale na pewno nie jesteśmy z niego zadowoleni. Trzeba pochwalić chłopaków za serce, za walkę do końca, bo gramy w 10, dotrzymaliśmy wynik. Ten mecz no, podzieliłbym na kilka faz, właśnie tak jak trener powiedział, my mamy przewagę. Z naszego błędu strzela Gwardia nam bramkę. W drugiej połowie Gwardia przechodzi na jakby wygląda lepiej, nagle my ze stałego wyrównujemy, także ten mecz miał kilka obrazów. Myślę, że kibice widzieli, że i Gwardia i my daliśmy z siebie 150% i no i tyle. No, sytuacja w tabeli jest taka, że no, trzeba szanować ten punkt na pewno, ale nie jest dobrze. No, zdobyliśmy 5 punktów teraz na wiosnę i na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni. Wiemy, że walczymy o utrzymanie, no i będziemy w każdym meczu o 3 punkty walczyć. No i tyle z mojej strony. No, myślę, że jeszcze mogę dodać, że chłopaki daliście wszystko i na pewno będziemy walczyć o 3 punkty w każdym spotkaniu. My nie jesteśmy zadowoleni z wyniku spotkania. Chcieliśmy się zrewanżować Bałtykowi za porażkę z jesieni. Tak, byliśmy sobie wtedy w twarz bardzo długo. No nie udało się. Wydaje mi się, że to jest zwycięski remis dla Bałtyku. Mieliśmy swoje sytuacje w
przerwie w szatni powiedzieliśmy sobie, że jak dobijemy Bałtyk na 2, na 3, jak się uda, to jest po zawodach, tak? No niestety Stary Fragment zadecydował, gdzie to powinna być silna nasza broń w tym meczu. No jakoś ta piłka nie szukała, czy Wojciechowskiego, czy Neumana, czy Brzeziańskiego. Ćwiczymy to na treningach. Wydaje mi się, że Bałtyk też nas zaskoczył na początku spotkania, pierwsze 15-20 minut. Po prostu też no, nasze założenia taktyczne. Mieliśmy grać, zczyściliśmy cały tydzień tak pressing. Nie wychodziło to. Po strzeleniu gola już to lepiej wyglądało. Do przerwy były sytuacje przede wszystkim Wiśniewskiego. No nie udało się, tak. No, my naprawdę nie jesteśmy zadowoleni z wyniku tego spotkania. Wychylowo nam ucieka. Oczywiście jesteśmy w czołówce, ale ten punkt nam wydaje mi się, że nic nie daje. Kolejny pojedynek derbowy. Leśnik Manowo zmierzył się na własnym boisku z Astrą Ustroniomorskie. I tutaj skrót spotkania, a także to, co mieli do powiedzenia trenerzy po tym spotkaniu. Leśnik Stroje Zielone zmierzył się na własnym boisku z Astrą Ustroniomorskie. Kolejny mecz derbowy regionu koszalińskiego. Pojedynek od początku był wyrównanym widowiskiem. Pierwsza akcja gospodarzy, popiołek dośrodkowanie, Fiołek uderza za lekko, by pokonać bramkarza gości. 11. minuta spotkania, niepewna interwencja Eizygmana, wykorzystuje to Stjepan Tyjeczko i jest gol na 1-0 dla Astry. W odpowiedzi Leśnik, rzut rożny Popiołek, ponownie Fiołek, tym razem niecelnie. Na strzał z dystansu decyduje się Feliński, broni Krymowski. 22. minuta spotkania, groźny strzał z dystansu Jaczewskiego, niepewna interwencja Krymowskiego, wykorzystuje Mateusz Wiśniewski na raty, zdobywa bramkę na 1-1. Jeszcze rzut wolny dla Astry, Dudun Dao uderza, broni Tkacz. Druga część rozpoczyna się od błędu Eizygmana, wykorzystuje to Leszek Pazdur i jest gol na 2-1. Dośrodkowanie Mateusza Czaj, Seweryn Fiołek, jednak strzał jest niecelny. Rzut wolny dla Leśnika i ponownie Seweryn Fiołek i ponownie piłka nie znajduje drogi do siatki. Kolejny rzut wolny, dośrodkowanie. Fiołek jest blokowany. Rzut rożny, Radosław Feliński uderza Chrymowicz obok bramki. Doliczony czas gry, Chrymowicz i jest gol na 2-2. Chwilę później goście zdobywają bramkę, trafienia jednak Ndao sędzia nie uznał. Tyjeczko zagrał piłkę, kiedy ta była poza boiskiem. Jeszcze na sam koniec strzał zawodnika Astry, jednak zdecydowanie niecelny. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2-2. No jak derby, mecz walki, na pewno jeden i drugi zespół zostawił tutaj serducho. No niestety największym tutaj minusem tego spotkania była cała trójka sędziów, która dzisiaj okradała nas z dwóch punktów. Spotkanie było otwarte, na pewno jeden zespół chciał wygrać tak jak i drugi. Obydwa zespoły popełniły sporo błędów. Myślę, że z sytuacji więcej my stworzyliśmy, no niestety nie strzeliśmy więcej bramek. Także myślę, że wynik jest taki, no, jaki widać. Ani jeden zespół nie jest zadowolony, ani drugi. 19. kolejka spotkań w całości za nami, także przed nami podsumowanie tego, co się działo w całej kolejce. Tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań, a ta będzie rozłożona na niemal cały tydzień. Oto komplet wyników 19. kolejki spotkań. Remis w starciu Gwardii z Bałtykiem 1-1. Leśnik remisuje z Astrą Ustroniomorskie 2-2. Kaszubia Kościerzyna przegrywa z Gryfem Wejherową 1-2. Lechia 2 Gdańsk pokonała Chemika Police 3-1. Bałtyk Gdynia wygrał z Kartuzją Kartuzy 4-1. Drawa pokonała Arkę 1-0. KS Faszczyno przegrywa z Pogonią 2 Szczecin 0-1. IGKS Przodkowo pokonał Rasela Dygowo 2-0. W tabeli prowadzi Gryf Wejherowo z dorobkiem 40 punktów, 36 ma Lechia 2 Gdańsk, 34 Kaszubia Kościerzyna, 33 Bałtyk Gdynia i Gwardia Koszalin, nasz zespół na 5. miejscu, 32 punkty ma Drawa, 30 Arka, 29 Kartuzja Kartuzy.
Dolna część tabeli, Chemik Police 25 punktów, po 23 mają Pogoń Szczecin i KS Chwaszczyno, 22 GKS Przodkowo, 18 Bałtyk Koszalin, 17 Astra Ustronie Morskie, 13 Leśnik Manowo i 11 Rasel Dygowo. W kolejnej serii spotkań Bałtyk Koszalin podejmie Bałtyk Gdynia, to spotkanie już 1 kwietnia. Ciekawie zapowiada się pojedynek w Wejherowie, lider Gryf zmierzy się z Gwardią Koszalin. Arka 2 Gdynia podejmuje Leśnika Manowo, Kartuzja zmierzy się z Lechią, Pogoń z Kaszubią, Chemik z Drawą, Rasel podejmuje KS Chwaszczyno i Astra zmierzy się z GKS-em Przodkowo. Oczywiście ciekawie zapowiada się starcie w Wejherowie. Gryf, lider zmagań, zmierzy się z Gwardią Koszalin. Jeżeli gwardziści chcą jeszcze powalczyć o to, by być na podium, być w walce o awans do piłkarskiej drugiej ligi, to muszą w tym spotkaniu powalczyć o zwycięstwo. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy po najbliższej serii spotkań. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.